I tak jesteśmy przy pięknej budowli, jakim jest ta oto cerkiew. No tutaj rano jeszcze porządki się odbywają. Ja chodzę dość wcześnie po ulicach Sankt Petersburga, ale to jest coś pięknego po prostu. Podejdę tam bliżej, to jeszcze pokażę dokładnie. Tu bym chciał z oddali pokazać. No, car Mikołaj nie tracił czasu. Jak uzyskał dostęp do Morza Bałtyckiego, rozpoczął budowlę. Rozpoczął wprowadzanie tych najlepszych architektów. Teraz ja bym chciał się pokazać troszeczkę na tle tej pięknej budowli. Rzeczywiście, żeby ją w całej okazałości pokazać. No i jak mówiliśmy, jest to młode miasto, ma 310 lat. Ale ma bardzo, bardzo dużo zabytków. To dość pięknie. My tutaj musimy uważać, żeby nas tu samochód nie przejechał. A ja tutaj przybliżę, podejdę trochę bliżej i tak z rogu pokażę, jak to wygląda. Oprę się o mur, żeby ręka mi się nie trzęsła i powolutku będę pokazywał. Od dołu do góry widzimy, jak to bogato zdobione złote kopuły. No do środka na razie nie wyjdziemy, bo to czas nam na to nie pozwala. Tam też trzeba troszeczkę czasu spędzić, a my nie mamy za... Ja nie mam za wiele czasu, bo mój stateczek odpływa. Wyskoczyłem tylko do miasta dosłownie na 4 godziny, żeby na szybkiego pokazać to wszystko. Ktoś mi tam już podpowiedział na moim vlogu, żeby trochę wolniej zatrzymywać po parę sekund się na ciekawym elemencie, żeby tak nie latać tą kamerą. No ja się wszystkiego dopiero uczę, dopiero to jest początki mojej działalności. Myślę, że dopracuję to i będę trochę wolniej to wszystko pokazywał. No i oczywiście jak zakupię nowy sprzęt, to będzie to lepiej pokazane. Ale człowiek, jak mówią, uczy się całe życie i umiera nie wiedząc wszystkiego jeszcze do końca. Ale skupmy się teraz tutaj na tym pokazaniu budowli. Pokazałem się tak dokładnie, jak potrafiłem. No są dalej, żeby w całości pokazać. No oczywiście mieści się, musi być kanał z tymi mostami. Tam właśnie ta piękna cerkiew przez świętego Piotra wybudowana. No, będzie czas to kiedyś, to muszę tą panią przepuścić, będzie czas to kiedyś wyjdziemy do środka i pokażę jak tam jest pięknie, ale to może następny raz. Te płótna są później sprzedawane, widać, że uzdolnienia ma miejscowy malarz, artysta. Przenosi tą piękną cerkiew na płótno swoje. No jeszcze może tak zbliżę to płótno. Także. No i teraz widzimy tutaj wycieczka z Japonii. Te zdjęcia robią. A ja się pokażę na tle tego. Mają może lepszy sprzęt niż mój, ale... Ale ja właśnie... Chciałbym się pokazać, muszę się schylić troszeczkę. Tutaj zobaczymy całość. Tu jest ta część frontowa, tu jest cen kasy, tu się kupuje bilety, wchodzi się zwiedzać. Także widzimy tutaj wycieczka z Japonii, robi zdjęcia. Mają ładny aparat. My też jesteśmy turystami. Znaczy ja.
plecaczek, spokojnie.